wypłynęliśmy, zobaczyliśmy duże stado drobnicy. Teraz bez problemu po ścieżce GPS, nie wbijając nawet punktu nawigacyjnego, możemy się po niej wrócić. Zobaczcie, pięknie. Tu nam rysuje całą taką ścieżkę. I sobie teraz wracamy do tej drobnicy. Każde skręcenie łodzi jest widoczne. Widzicie? Zbaczamy z kursu. Tak działa ścieżka GPS. Po prostu rysuje nam mapę. Taką 3D struktury dna. Kształtowania ryb na nim znajdujących się. Wiemy dokładnie, gdzie one są. Dwoma palcami przesuwamy cały ekran, a jednym palcem przesuwamy jakby perspektywę. Tego, co chcemy widzieć. Dobra, bo trochę się pokręciłem przez to wam pokazywanie. Zaraz na nie wpłynie. O! Teraz sobie łapiemy kierunek i płyniemy na potężne skupisko drobnicy. Nie wiem, czy będą po tego jakieś drapieżniki. No ale spróbować można. Parę rzeczy zrobić. W końcu to o to chodzi. Tu macie słońce. O, już jakieś tam pojedyncze echa były. Dosyć głęboko. No nie za twarde. Chyba, że one się przesuwają, bo to jakiś czas temu było. I już ich tu nie będzie. No, zobaczymy. Troszeczkę. Widzimy już łódeczkę, do niej dochodzi. O, widzimy. Już się niszczy po prostu, bo ich nie widzi jakby. Więc je delaytuje. Nam kolejne jakby rysowanie 3D. Czyli ta drobnica tutaj musi pływać. O nie, już coś jest. O, widzicie? Już wjechaliśmy. Już wjechaliśmy w tą drobnicę. Ja wyrysuję na nowo. Po lewej stronie od nas była. Widzicie, po prawej nie było nic. Po lewej była ta sieka. Teraz sobie nawiniemy. Może się okazać, że kantem jej poszliśmy. Też może jej być tu naprawdę, naprawdę dużo. Znowu słońce. Ja widzę, ale kamera nie widzi. Jest po prostu potęga tej drobnicy tutaj. Po prostu zobaczcie wszędzie, lewo, prawo, cała burta. Próbujemy parę rzutów? Bez sumy, co? A co nam szkodzi? Co nam szkodzi? O, tu mamy jakby centralny kół. Widzicie, jak to świetnie działa? Widać, po której jest burcie, jest pełno. Z dwóch stron, ale z lewej jest dużo więcej. Zatrzymamy.
Parę rzutów można zrobić, zobaczyć czy coś się uwiesi, nieraz takiej drobnicy siedzą. Aczkolwiek raczej chyba nie, ale nie zaszkodzi.